Wybory w USA. Wyraźnie zmniejsza się przewaga w kluczowym stanie wybory w USA. Zmniejsza się przewaga Donalda Trumpa w Pensylwanii. Prezydent Donald Trump ma w Pensylwanii ok. 120 tysięcy głosów przewagi nad kandydatem demokratów Joe Bidenem. Trump po zamknięciu lokali wyborczych w tym stanie przekonywał, że wygrał o 690 tysięcy głosów. Przewaga kandydata republikanów topnieje wraz z przeliczaniem głosów oddanych korespondencyjnie, a jego sztab żąda przejrzystości przy liczeniu głosów. To, jak informuje PAP, sytuacja na czwartek rano czasu lokalnego, czyli po południu czasu polskiego. W Pensylwanii przeliczono ok. 93% głosów. Szacuje się, że do zaraportowania zostało ich już mniej niż milion. Przewaga Trumpa z godziny na godzinę topniała. To dlatego, że spływają głównie rezultaty z głosowania korespondencyjnego, w którym przewagę ma Biden. Demokraci uważają, że to wystarczająco, by sądzić, że wygrają wybory w Pensylwanii. Doradca prezydenta USA Donalda Trumpa Jason Miller żąda przejrzystości przy liczeniu głosów w Pensylwanii. Zapowiedział w czwartek, że spodziewa się dodatkowych działań prawnych, aby zapewnić transparentność głosów przeliczonych w tym stanie. Wyraził też opinię, że już późnym wieczorem w piątek będzie jasne, że Trump będzie prezydentem na kolejne 4 lata. Sztab republikanina podał ponadto, że spodziewa się podjęcia dodatkowych kroków prawnych również w Nevadzie. Po zamknięciu lokali wyborczych w Pensylwanii prezydent Donald Trump twierdził, że jego przewaga w Pensylwanii nad Joe Bidenem wynosi 690 tysięcy głosów. To nie jest mała różnica, to będzie w zasadzie niemożliwe, żeby Biden nas dogonił. Wygrywamy w Michigan, widziałem te dane i powiedziałem, wow, to dużo, mówił prezydent USA. Ważą się losy amerykańskich wyborów władze Pensylwanii i zapewniają, że większość z pozostałych głosów zostanie zliczonych w czwartek. To może pozwolić na przyznanie już w ten dzień wygranej jednemu z dwóch kandydatów. Pensylwania ma 20 głosów elektorskich, a Nevada 6. Według portalu New York Times, w czwartek po południu czasu polskiego Biden mógł być pewien 253 głosów elektorskich, Trump minus 214. Aby zwyciężyć w wyborach prezydenckich, potrzeba 270 głosów elektorskich.